Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś spotykamy się na 12 praktyce z naszego jogowego kalendarza adwentowego, co oznacza, że dzisiaj jest półmetek. Nie wiem, czy wiecie. Także bardzo, bardzo się cieszę, że nadal jesteście, dalej praktykujecie. Mam nadzieję, że czujecie, że Wam to pomaga. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, jak się czujecie właśnie w połowie tego wyzwania, czy tego kalendarza adwentowego, jakby nazwijmy to w ten sposób. I dzisiejsza praktyka, no na pewno też się dzisiaj zdradzam z tym, że nie będzie to power yoga ani slow vinyasa, tylko raczej coś lekkiego, przyjemnego i będzie to yin yoga. Także jeżeli macie taki wałek, taki bolster, to go użyjemy. Jeśli nie macie, to zwińcie koc albo znajdźcie jakąś większą poduszkę. Często takie poduszki od kanapy bardzo fajnie się też spisują. Wielokrotnie takich używałam i też to się nadawało. Coś, co przypomina kształtem taki wałek, co jest miękkie oczywiście, bo musi być miękko, skoro ma być przyjemnie. I zaczniemy sobie od złapania kilku oddechów. Więc możecie usiąść na takiej poduszce, możecie też usiąść płasko na macie, to nie ma żadnego znaczenia. I zaczynamy sobie. Połóżcie lewą dłoń na klatce piersiowej i prawą dłoń na brzuchu. Zamykamy oczy, wyciągamy czubek głowy, delikatnie odciągamy ramiona w dół. I weźcie kilka wdechów i wydechów przez nos, takich zupełnie naturalnych. I poczujcie sobie, jak oddychacie. Jak wygląda dziś Wasz oddech. I jeszcze nie staramy się w żaden sposób na niego wpływać, tylko i wyłącznie obserwujemy. Zauważcie, która dłoń się bardziej unosi, czy lewa, czy prawa, czy obie tak samo, równocześnie. Teraz staramy się, aby lewa dłoń się nie ruszała, czyli klatka piersiowa też pozostaje nieruchomo, a prawa dłoń zaczyna unosić się wraz z brzuchem. I opada wraz z wydechem. Głęboki wdech do brzucha. I wydech. Wdech i wydech. Wdech do brzucha i wydech. I jeszcze jeden spokojny wdech i wydech. I odłóżmy dłonie do kolan, wróćmy do naturalnego oddechu. Zaobserwujmy przez moment, jak się czuje nasze ciało. Czego dzisiaj od nas oczekuje, czego potrzebuje. Prowadźmy jeszcze dwa głębokie wdechy i wydechy.
I jeszcze jeden, ostatni wdech. I wydech. I pomalutku otwieramy oczy. Zsiadamy z wałka. I teraz wyprostujcie nogi. Usiądźcie w ten sposób. Oczywiście możemy mieć też skrzyżowane, jeżeli jest Wam niewygodnie z takimi wyprostowanymi. To wtedy krzyżujemy, kładziemy wałek bądź poduszkę na kolanach w ten sposób i wbijamy łokcie w wałek, opuszczamy czoło na dłonie. Możemy to samo zrobić właśnie w takim skłonie. Możemy nawet trochę dalej podjechać tym wałkiem, wtedy ten skłon będzie trochę głębszy, więc dostosujcie to do siebie. Tutaj plecy są zaokrąglone. Głowa jest ciężka i opiera się na dłoniach. I wyobraźcie sobie tutaj, że wasze ciało topnieje z każdym wydechem. Całe ciało rozluźnione. Staramy się poddać, nie siłować z niczym. Też chcemy pozostać uwagą w sobie, więc jeżeli czujecie, że gdzieś wasze myśli lawirują, to zdajcie sobie z tego sprawę i wróćcie uwagą do oddechu, do odczuć w ciele. Skupcie uwagę na tym, co Wam odpowiada, ale wiąże się z tym, co się dzieje w Was. Cały teraz świat ogranicza się tylko do tego, co się dzieje na macie. Poprowadźmy jeszcze 10 głębokich wdechów i wydechów. Zostajemy na ostatnie 5. I jeszcze jeden spokojny wdech i wydech. I powolutku, kręg po kręgu podnosimy się do góry. Na moment odkładamy wałek na bok. Jeżeli nie mamy nóg skrzyżowanych, to krzyżujemy nogi. Kładziemy prawą dłoń na lewe kolano, lewa ręka za plecy i tutaj nie odpychamy się prawą dłonią, nie staramy się mocniej dokręcać, tylko zostajemy w takim luźnym skręcie. Ciało jest tutaj rozluźnione i jedyne co prowadzimy to oddech. Z wdechem wyobraźcie sobie, że czubek głowy wyciąga się do sufitu i łagodny wydech. Tutaj nie dokręcamy się. Wdech rośniemy. I luźny wydech. Wdech.
Wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. I z wdechem wracamy powoli do przodu. I teraz uginamy prawą rękę w łokciu. Kładziemy lewy łokieć na prawy. Splatamy dłonie w ten sposób. I teraz z wdechem pociągnijcie dłońmi do góry, a z wydechem łokcie ciągną do przodu. Tak, żebyście poczuli, jak łopatki się rozchodzą, jak się rozciąga przestrzeń między łopatkami. Z wdechem dłonie do góry, a z wydechem łokcie w przód. Łokcie mamy w linii mniej więcej barków. Wdech, dłonie do góry. I wydech, łokcie w przód. Jeszcze dwa razy wdech i wydech. Ostatni raz wdech i wydech. Rozplatamy ręce i odkładamy lewą dłoń na prawe kolano, prawa ręka za plecy. I to samo tutaj, nie odkręcamy się mocniej, tylko zostajemy w rozluźnieniu, w takim luźnym skręcie. I z wdechem wyciągamy czubek głowy do sufitu i łagodny wydech. Wdech i wydech. Wdech przez nos i wydech przez nos. I z wdechem wróćmy do przodu i tym razem uginamy lewy łokieć. Kładziemy prawy łokieć na lewy, splątujemy dłonie, ręce i z wdechem pociągnijcie rękami do góry, a z wydechem łokcie ciągną w przód. Wdech, dłonie w górę i wydech, łokcie ciągną do przodu. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech, wydech. I rozplatamy ręce. I teraz stawiamy nogi trochę szerzej niż mata. Bierzemy sobie wałek, jeżeli mamy, albo koc, albo poduszkę. I teraz albo stawiamy sobie tak pod kątem i opieramy czoło. Tutaj możecie sobie dopasować, możecie bliżej sobie położyć ten wałek, możecie trochę dalej, w zależności od tego, jaki macie skłon. I rozluźniamy ręce. Puszczamy tutaj wszystko, ta pozycja powinna być wygodna. Generalnie cały ciężar ciała jest na czole, właściwie to na wałku. Kręgosłup rozluźniony i zostajemy w takim luźnym skłonie. Jeżeli chcecie trochę wyzwania tutaj, możemy też położyć ten wałek zupełnie płasko i przytulić się do niego w takim głębszym skłonie. Możemy też położyć sobie czoło na dłoniach albo oprzeć w ten sposób, jak robiliśmy wcześniej, czyli łokcie do przodu, opieramy czoło na dłoniach, to jest taka już głębsza pozycja, więc możemy wrócić do tej łagodniejszej. I rozluźnione całe ciało. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, coś jest niewygodnie, zawsze możemy trochę poprawić, coś zmienić. Tak, żeby było dobrze, żebyście byli w stanie się rozluźnić w tej pozycji. Pamiętajcie, aby śledzić oddech lub czuć, co się dzieje w ciele. Nie chcemy się w tym momencie zastanawiać tym, co nas czeka, czy co już zrobiliśmy. W tym momencie to jest w ogóle nam niepotrzebne. W tym momencie się regenerujemy. Odpoczywamy.
Interesuje nas tylko nasze ciało, nic więcej. Zostańmy jeszcze na 5 głębokich wdechów i wydechów. Jeszcze jeden spokojny wdech i wydech. I chwytamy zawałek, kręg po kręgu podnosimy się do góry. No i teraz zrobimy chyba taką najbardziej uniwersalną pozycję yin jogi, czy jogi restauratywnej. Podłożymy sobie wałek z tyłu. Kładziemy go wzdłuż maty. Możemy albo połączyć stopy razem, albo puścić nogi luźno, co Wam dzisiaj polecam. I kręg po kręgu kładziemy się na wałku. Układamy się na nim, żeby było wygodnie. Wnętrza dłoni skierowane do sufitu. I dajmy sobie moment na rozluźnienie. Poprowadźcie kilka wdechów i wydechów przez nos. I pozwólcie swojemu ciału trochę opaść. Poczujcie, jak wasze barki opadają w dół, otwierając klatkę piersiową. Jak ciężkie zrobiły się łokcie. Cały kręgosłup przylega do wałka. Poczujcie ciężar bioder. Czujcie rozluźnienie w udach, w kolanach. Poczujcie ciężar kostek i stóp. Zauważcie, jak stopy opadają na boki. I poprowadźmy ostatnie 3 wdechy i wydechy. Jeszcze 2. Ostatni spokojny wdech. I wydech. I odkręcamy wnętrza dłoni do podłogi. Kręg po kręgu od czubka głowy zaczynamy podnosić się w górę. Powolutku odepchnijcie się dłońmi, łokciami, tak żeby powoli usiąść. I skrzyżujmy nogi. Siądźmy sobie w siodzie skrzyżnym po to, żeby sobie podziękować za dzisiejszą praktykę. Podziękujcie sobie za ten spokój, za możliwość relaksu, chociaż relaksu na te 20 minut. To jest bardzo cenny czas i on bardzo dużo wniesie do waszego życia, do waszego dnia. Także podziękujcie sobie za tę możliwość. Podszyjcie dłonią o dłoń.
Połóżcie rozgrzane dłonie na oczach i stopniowo zacznijcie otwierać oczy. I ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą praktykę. Dziękuję Wam za to, że mam dla kogo to robić. I jeszcze raz bardzo, bardzo Was proszę, zostawcie mi jakiś komentarz. Chciałabym się dowiedzieć, jak Wam poszło przez połowę tego jogowego kalendarza adwentowego. Jak się czujecie? Czy to już Was jakoś zmieniło, jakoś wpłynęło na Was? Wyciszyliście się? Bardzo proszę, dajcie mi znać. Dziękuję serdecznie. Namaste.